Cześć, witam cię serdecznie na kolejnej lekcji. Tym razem bierzemy się już faktycznie za praktykę, więc może zacznę od tego, że znajdujemy się w tej chwili w Visual Studio Code, więc jeżeli nie masz go jeszcze zainstalowanego, to przypominam, że w źródłach tego kursu znajduje się link. Pokazywałem też w jednym z pierwszych odcinków, jak go pobrać, skąd go pobrać. Prosta sprawa, dalej, tylko podczas instalacji i tyle. No i okej, tak na początku chciałbym tylko przypomnieć, że powinieneś znać podstawy HTML-a, żeby iść dalej i rozumieć wszystko. Jeżeli ich nie znasz, no to polecam skorzystać z kursu na przykład HTML i CSS od podstaw, albo po prostu patrzeć póki co to, co ja robię i w jaki sposób starać się naśladować, złapać o co chodzi. Ja też będę starał się niektóre rzeczy tłumaczyć, przypominać, ale tak bardzo skrótowo, więc jeżeli to będzie za mało obrazowe dla ciebie, no to się jeszcze w tej kwestii musisz podszkolić. Ok, więc zaczniemy sobie oczywiście od stworzenia pliku index.html, tego naszego wejściowego pliku HTML do naszej aplikacji. Musimy sobie teraz stworzyć tak zwany boilerplate naszej aplikacji. Boilerplate to znaczy taki wzorzec, taka podstawowa forma, żebyśmy mogli sobie dalej z tym pracować. I boilerplate HTML-a możemy uzyskać dzięki kliknięciu wykrzyknik i Enter. Tak to działa w Visual Studio Code. Jeżeli będziesz korzystać z innego jakiegoś edytora, to może to wyglądać inaczej. Natomiast chodzi nam dokładnie o tą strukturę. Zdefiniowany doctype, mamy tag HTML, mamy head i body. Te wszystkie rzeczy, które tutaj widzisz, czyli na przykład meta tagi i tak dalej, to ja też tłumaczę oczywiście w tym kursie z HTML-a. Nie będzie to nam jakoś super potrzebne w tej chwili, ale jeżeli w ogóle nie wiesz, o co chodzi w tagach HTML, no to jak już mówiłem, tutaj trzeba to koniecznie nadgonić jeszcze. Ok, żeby ta nasza aplikacja wyglądała jakoś w miarę ładnie, to chciałbym skorzystać z takiej gotowej biblioteki, raczej frameworku do pisania HTML i CSS, który nazywa się Bootstrap. I ja już sobie przygotowałem tutaj linka do tego, skąd go można ściągnąć. Jeżeli nigdy z nim nie pracowałeś, a masz podstawy HTML-a, to się kompletnie nie przejmuj. To tak naprawdę ułatwia nam pracę, nie będzie tu żadnych dodatkowych komplikacji. Chcę to ściągnąć, żeby nie musieć samemu stylować, w końcu to nie jest kurs o CSS-ie, tylko chcemy się nauczyć JavaScriptu. Więc klikamy Get Started. Na początku wybieramy sobie samego CSS-a. Wklejamy go tutaj na górze. OK, już CSS nam działają, ale jako że możemy korzystać z komponentów, które wykorzystują JS-a, to sobie ściągniemy też trzy zależności, które tu się znajdują. I w takim dużym skrócie to mamy tu oczywiście samego JS-a Bootstrapa. Popper odpowiada tutaj za tak zwane tooltipy, to pokażę ci później w komponentach, o co w tym chodzi. No i jQuery to jest taka mega popularna też biblioteczka do JS-a, pomaga nam zarządzać widokiem aplikacji. To jest dość stara technologia i raczej się już jej nie korzysta. Jak widać, Bootstrap dalej sobie na to pozwala, ale ogólnie odradzałbym raczej uczenie się jQuery w tych czasach. OK. Skrypty wrzucamy na dole i to jest ważna teraz informacja, bo przyda ci się to na przyszłość. Gdzie umieszczamy tag script? Bo właśnie jego używamy do importowania naszych skryptów. Możemy to zrobić na kilka sposobów na dobrą sprawę. Możemy użyć tutaj tagu script. No i tu oczywiście muszę to poprawić. I pomiędzy tym możemy pisać nasz kod JavaScript. Na przykład moglibyśmy sobie tutaj stworzyć jakąś zmienną, tak jak już robiliśmy, let na przykład r, no i tu jakąś sobie tablicę z jakimiś różnymi typami danych. No ale oczywiście to nie jest wygodne, żeby takie kody pisać w HTML-u, z prostej przyczyny, jeżeli tutaj tych tagów mielibyśmy sporo, nie tylko tych skryptowych, ale ogólnie jakichkolwiek, no to plik rośnie i potem scrollowanie tam kilkanaście tysięcy linii w górę i w dół to kompletnie się do tego nie nadaje. Więc oczywiście skorzystamy z tego w taki sposób jak tutaj. Używamy też tego samego taga script, ale oprócz tego dodajemy atrybut src, no i podajemy, gdzie ten nasz skrypt będzie się znajdywał. To są akurat zewnętrzne źródła. CDN-y to są takie rozproszone serwery no, po całym świecie, w zależności od tego, gdzie się znajdują, ale ich założeniem jest to, że w momencie, kiedy powiedzmy znajdujesz się w Indiach i pobierasz tego na przykład Poppera, to nie będziesz się łączyć z serwerem, który znajduje się w Krakowie, tylko w jakimś, nie wiem, New Delhi na przykład.
Chodzi o to, żeby mieć jak najbliżej ten serwer, z którego potrzebujemy pobrać dane, no żeby to po prostu trwało krótko. Więc ok, mamy tutaj trzy takie zależności, z których będziemy korzystać. One nas tak naprawdę nie interesują, co się w nich dzieje. My po prostu sobie będziemy z nich korzystać. A oprócz tego stworzymy sobie swój własny plik JavaScriptowy i to w nim będziemy tworzyć właśnie to, co my chcemy tutaj dokonać, czyli tą po prostu aplikację. A jaka to będzie aplikacja? No to dowiesz się już na kolejnej lekcji. Do zobaczenia.